Kolejny raz w ramach cyklu Śledzimy posłów w kampanii postanowiliśmy podejrzeć tym razem panią poseł Marzennę Drab, która w dniu dzisiejszym odwiedziła Chełmno, gdzie rozdawała ulotki na rynku oraz w jego okolicach. Rozmawiała z mieszkańcami, słuchała ich problemów i uwag. Chełmno było jednym z pierwszych miast, jakie pani poseł odwiedziła w regionie. Postanowiliśmy zadać jej przy okazji wizyty kilka pytań dotyczących kampanii oraz miasta. Zapraszamy na rozmowę. Dzisiaj na rynku w Chełmnie gościmy panią poseł Marzennę Drab, która przeprowadza tutaj swoją kampanię wyborczą. Co ma pani do zaproponowania mieszkańcom Chełmna? No przede wszystkim chcę powiedzieć, że Chełmno, tak jak całe nasze województwo, boryka się z bardzo wysokim bezrobociem i to jest takie jakby moje oczko w głowie w przyszłej kadencji Sejmu. Będę chciała podjąć działania, które w tym kierunku będą nakierowane na zwiększenie przede wszystkim środków na tworzenie nowych miejsc pracy, na wsparcie, na szkolenia, na prace interwencyjne, czyli generalnie mówiąc poprawę na rynku pracy. Będę chciała również zająć się polityką społeczną, bardzo szeroko rozumianą. Myślę tutaj o wsparciu poprzez środki z polityki społecznej, ale generalnie wrócić do pomysłu i programu Rodzina na swoim, bo stawiamy na rodzinę, Prawo i Sprawiedliwość stawia na rodzinę, a żeby rodzina mogła zacząć funkcjonować, to po prostu musi mieć gdzie mieszkać. W jaki sposób zamierza pani prowadzić kampanię? Ulotki, billboardy, może bezpośredni kontakt z mieszkańcami? Kampanię wyborczą mam w taki sposób zaprojektowaną, że właściwie są no, i ulotki, i billboardy. Jestem medialna w mediach elektronicznych, ale stawiam przede wszystkim na kontakt bezpośredni z mieszkańcami, bo tylko w rozmowie bezpośredniej można dowiedzieć się, co tak naprawdę ludzie i czego oczekują. Ja mogę przedstawić swój program. Chcę tutaj powiedzieć, że moim hasłem wyborczym jest ludzie, praca, przedsiębiorczość i wokół tych trzech segmentów cały mój program będzie się skupiał. Będę stawiała również na to, aby były ułatwienia dla prowadzenia i przedsiębiorstw, a szczególnie tych małych, ale przede wszystkim w prowadzeniu i poprawie życia ludzi na wsi. Czy w dotychczasowej pracy poselskiej zetknęła się pani bezpośrednio z jakimiś problemami związanymi z Chełmnem? Może jakieś interpelacje, jakieś zapytania? Oczywiście tak. Interpelowałam i zadawałam pytania w sprawie zmniejszenia drastycznie i ograniczenia środków na Funduszu Pracy, ale również samorząd miasta Chełmna ma podobne problemy jak inne samorządy w naszym kraju, że coraz więcej narzuca się różnych zadań, obciąża się samorządy. Oczywiście w ślad za tym rząd pieniędzy nie daje i to jest również bolączka, z którą zwracałam się i z trybuny sejmowej i na komisjach finansów, w której pracuję. Także to jest też jakby mój kierunek, aby samorządy mogły rzeczywiście się samorządzić, aby samorządom dobrze się działo. Więc tutaj będziemy próbowali powstrzymać rząd, aby nie przerzucał dodatkowych obowiązków wtedy, kiedy na to nie przeznaczy żadnych środków. W takim razie życzymy owocnej kampanii, również w tym mieście. Dziękuję bardzo i zapraszam no, w szeroką drogę za mną, bo będę w wielu miejscach regionu widoczna, także do zobaczenia.